No i nasza główna nagroda. Ciekawe, czy będzie rozmowna. Jak widzimy, w tej chwili nie jest za bardzo zainteresowana rozmową ani wywiadem, no ale poczekamy, może odezwie się i zechce powiedzieć, czy czeka na to, aby pojechać może do Kenii, no może gdzieś na Białoruś. Przede wszystkim w dalszym ciągu promujemy zdrowie, promujemy czystą, świeżą, wspaniałą przyrodę, promujemy styl życia taki, który no oczywiście komputery trzeba potrafić obsługiwać, telewizję czasami oglądać, ale zachęcamy, żeby korzystać ze świeżego powietrza, żeby walory naszych pięknych okolic podziwiać z rowerka, z właśnie dróg, ścieżek pieszych, czy wręcz z tafli wody tego zalewu, drugiego zalewu w Zabrodziu Szumowie, czy z pięknej Kumiałki, bądź też wspaniałej Brzozówki. No i myślę, że coraz więcej naszych mieszkańców uczestniczy w tym aktywnym penetrowaniu przyrody, a jednocześnie w zachowaniu sprawności swojego organizmu, jak również coraz więcej ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj, sięga nie tylko po ser korycińskie, ale również po te atrakcje takie właśnie. Mamy obsadę międzynarodową, ale nie tylko ze wschodu, Ukraina, Litwa i Białoruś, są również Kenijczycy. Byli tutaj 2 lata temu, teraz także, no wiadomo, to jest potęga w biegach, światowa potęga. Jest pan z tego zadowolony, że również tutaj no, ten bieg jest tak wypromowany już na świecie? No oczywiście, że tak. To, co powiedziałem wcześniej, mamy Międzynarodowe Towarzystwo Biegaczy i to też świadczy o tym, iż bieg ma swoją markę, swoją renomę. Bieg jest otwarty dla wszystkich, więc no cóż, oby sportowa rywalizacja była tutaj podstawą. Zresztą nie ma innej wersji. Artur Graczyk, ubiegłoroczny zwycięzca półmaratonu w kategorii na wózkach, także przyjechałeś tutaj obronić swój tytuł. Taki mam zamiar, zobaczymy, czy się uda. Pogoda jest dobra, trochę warunki mówię trochę gorsze niż w zeszłym roku, bo trochę wieje, ale zobaczymy. Właściciel głównej nagrody, pan Józef, po raz kolejny lalka jest tutaj największą atrakcją tego biegu. Który to już raz ta sama krowa jest główną nagrodą? 3., 4. Teraz zazdrosna jest, a więc próbuje nam tutaj tak wejść w temat, ale rozumiemy wszystko, także proszę powiedzieć, czy pan u siebie ma takich krówek dużo? Wybór jest? Jeden. Dla siebie. No i nie boi się pan rozstania, jeżeli ktoś się jednak skusi, jeżeli wygra, powiedzmy, zawodnik z tych stron gdzieś, z Podlasia i zechce zabrać? Jeżeli dopłaci mi sumę, nie ma sprawy. Jeden z zawodników nie zdążył wystartować, a już wraca. Co się stało? Nie, ja wystartowałem, tylko złapałem gumę, przyjechałem do samochodu, zmienię gumę i ruszam dalej w trasę. A, czyli nie ma żadnego problemu? Nie, żaden problem. No, zdarzają się takie rzeczy i chcę jak najszybciej już skończyć ten wywiad i
ruszyć dalej w trasę. To kończymy i życzę dogonienia czołówki. Dziękuję bardzo, do zobaczenia na mecie. W tej chwili jesteśmy już w biurze organizatorów tego biegu. Proszę nam powiedzieć, Tomek Dąbrowski, witam Cię bardzo serdecznie. Proszę nam powiedzieć, ilu zawodników, z jakich krajów, z jakich miejscowości, tak w skrócie. Witam serdecznie. Na tą chwilę mamy zgłoszonych 87 zawodników. Zawodnicy przyjechali do nas z Litwy, Białorusi, Ukrainy, a także z Kenii. Miejscowości Wyłudy, najmłodsi pomagają tutaj zawodnikom. W jaki sposób pomagacie? Co robicie? Dajemy wodę dla zawodników. Podajecie wodę? Tak. A chętnie biorą, piją? Tak. Bardzo. No a czy chciałybyście wy w przyszłości pobiec w takim biegu? Tak, bardzo. No to musicie trenować chyba zacząć już. Tak. Bardzo ciężko. Już widzimy, zawodnicy powoli zbliżają się. Znowu zwycięstwo, gratuluję serdecznie. Ciężko było w tym roku? Jak porównasz starty ubiegłoroczny i tegoroczny? Dziękuję. W zeszłym roku jechałem akurat tutaj z Bogdanem Królem, który był drugi teraz. Tym razem miał do mnie sporą stratę i całą drogę jechałem, praktycznie od startu jechałem sam. Zauważyłem sobie, że poprawię zeszłoroczny rekord tej trasy, który też ja zrobiłem. Nie wiem, czy mi się to udało, jeszcze oficjalnych wyników nie mam. No tak, jechałem na czas, na ten, przynajmniej na ten rekord, a jak się udało, to nie wiem. What is the main trouble in this run for you? Weather? Yes, it's very weather is very hot. But in your country, it's normal. Yes, it's normal, but it is very very hotter than our country. Okay, yes. I have the last question for you. What do you think about this little place in Poland, Krzyż? You like this, it? I like this country, in this place. Cash or cow? You take cash or cow? This cash because I don't have to something to carry the cow. Oh. So probably cash. Yes. Yes.